Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Dzień dobry, Radosław Wąs. Dzisiaj mamy wtorek, 19 dzień stycznia, a imieniny obchodzą Józef, Marta, Sara i Paweł. Zaczynamy wiadomości dnia. Komunikat: ta witryna mogła paść ofiarą ataku hakerów. Od kilku miesięcy widnieje pod adresem oficjalnej strony Urzędu Miasta Krośniewice. Jeszcze w wakacje urzędnicy zapewniali, że nie ma powodu do obaw. Jednak kilka tygodni temu tajemniczy wirus skutecznie utrudnił ich pracę. Większość zapisanych danych została skasowana, na czym ucierpiała najbardziej internetowa księgowość. Czy ma to związek z zagrożeniem ze strony hakerów? Więcej o tym mogą Państwo przeczytać na portalu KCI. Około godziny 19 Straż Pożarna, Policja i Pogotowie interweniowały w Strzelcach w związku ze zgłoszeniem o porażeniu prądem dwóch mężczyzn, którzy pracowali przy słupie energetycznym na terenie zakładu ślusarskiego. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do kutnowskiego szpitala, doznali poparzeń drugiego stopnia. Po udzieleniu pomocy mężczyzn wypisano z lecznicy. I mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie. Kutnowski Dom Kultury zaprasza do skorzystania z kulturalnych prezentów z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Mamy kilka ciekawych propozycji dla Waszych najbliższych, a bilety na wszystkie wydarzenia są do nabycia w kasie KDK-u i Centrum Teatru Muzyki i Tańca, a także w sprzedaży online. Kutnowscy policjanci zatrzymali 7 mężczyzn, którzy zaatakowali obywateli ukraińskich. Mieszkańcom Kutna w wieku 21-39 lat grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek o godzinie 18:30 oficer dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał informację, że do budynku przy ulicy Holenderskiej, w którym znajdują się mieszkania pracownicze wynajmowane przez obywateli Ukrainy, wtargnęło 7 mężczyzn. Po krótkiej awanturze wybiegli w stronę miasta. 6 z nich zostało zatrzymanych przez kutnowskich policjantów. Jeden z tych mężczyzn, jeden z tych napastników został zatrzymany na miejscu zdarzenia przez obywateli ukraińskich. Napastnikami okazali się mieszkańcy Kutna w wieku od 21 do 39 lat. Przy jednym z nich policjanci znaleźli 2,84 g amfetaminy. W wyniku zdarzenia urazu głowy doznał jeden z obywateli Ukrainy. Trafił do kutnowskiego szpitala, po udzielonej pomocy lekarskiej został zwolniony do domu. Podczas zatrzymania mężczyźni byli spokojni. Będziemy wyjaśniać, dlaczego doszło do tej napaści, pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kutnie. Już w najbliższy poniedziałek kutnowski Polpharmex zmierzy się u siebie z Asseco Gdynią. Bilety na ten mecz są już w sprzedaży. Od dzisiaj od godziny 9 ruszyła sprzedaż biletów na mecz Polpharmex Kutno Asseco Gdynia. Mecz odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 roku w poniedziałek o godzinie 18 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie. Bilety do nabycia będą w biurze klubu mieszczącego się w Kutnie przy ulicy Kościuszki 26. Pomimo mroźnej pogody kutnianie chętnie przyszli, by zakupić bilety. Na każdym meczu pan jest? No staram się być. No przeżywam, no. I dobrze się czuję z tym. A długo dzisiaj pan stał w kolejce? Nie, no od 8. Przed 8. To znaczy dzisiaj z pół godziny. No zimno jest, myślałam, że nas puszczą do środka, tu niestety marzniemy. A zawsze pani idzie na każdy mecz? To znaczy ja kupuję dla synów. No i muszę stać w kolejce, chociaż synowie grają w kosza też w młodszych drużynach. Bilety można było kupić w cenie 5 zł bilet ulgowy, który przysługuje dzieciom i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także 20 zł bilet normalny. Sprzedaż biletów trwać będzie od wtorku do piątku włącznie, w godzinach od 9 do 17.
Sprzedaż biletów w dniu meczu rozpoczyna się o godzinie 16:30 w kasie biletowej. Dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli zakupić jeszcze biletu, informujemy, że mecz ten będzie można obejrzeć w telewizji. Emitowany będzie w Polsat Sport News. Już po raz 34 w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Karola Kurpińskiego w Kutnie odbył się koncert noworoczny inaugurujący rok artystyczny w regionie kutnowskim. Sala koncertowa wypełniła się aż po same brzegi, a przybyli mieli okazję nakarmić zmysły muzyką w wykonaniu uczniów oraz nauczycieli Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Jak co roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie odbył się koncert noworoczny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. To doskonały moment do krótkiego podsumowania najważniejszych dokonań stowarzyszenia w minionym roku. Nasze wszelkie działania w ciągu całego minionego roku w sposób szczególny ukierunkowane były na pobudzanie świadomości lokalnej społeczności naszej małej ojczyzny dla ochrony, popularyzacji tradycji i dorobku naszych przodków. W sposób szczególny działania te ukierunkowane były w kierunku młodego pokolenia, młodzieży szkolnej. Stało się już tradycją, że podczas koncertu noworocznego zarząd towarzystwa honoruje swoich długoletnich i zasłużonych członków. Zarząd TPZK podjął decyzję o uhonorowaniu w roku 2016 złotymi odznakami trzy członkinie stowarzyszenia: Zdzisławę Rosińską, Marię Sperę i Marię Wierzbicką. Honorowa nagroda Amicus Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej stanowi najwyższe wyróżnienie przyznawane instytucjom, organizacjom, przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym aktywnie współpracującym z TPZK. W tym roku do tego szacownego grona dołączyła następna instytucja – Zespół Szkół nr 3 imienia Władysława Grabskiego w Kutnie. Bardzo dziękujemy. To jest dla nas wyjątkowe wyróżnienie. Zobowiązujemy się, że w przyszłości będziemy realizować równie wiele projektów. Z naszej strony taką deklarację składam. Wszystkiego najlepszego. Po części oficjalnej odbył się koncert muzyki poważnej w wykonaniu nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Kurpińskiego w Kutnie. Z informacji, jakie przedstawił na ostatniej sesji Rady Powiatu kierownik projektu PL13 Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie, wynikają dwa pozytywne aspekty. Po pierwsze, udało się wiele zaoszczędzić z pozyskanych pieniędzy, a po drugie, realizacja projektu wydłuży się w czasie o 2 miesiące, czyli do czerwca tego roku. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Kutnie dyskutowano o realizacji projektu Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. Na realizację projektu z funduszy norweskich udało się pozyskać prawie 3,5 miliona złotych. Ważne jest również, ile udało się w ramach projektu PL13 zaoszczędzić. Po przeprowadzeniu na koniec roku dwóch przetargów nieograniczonych w ramach projektu, a związanych z badaniami specjalistycznymi, badania laboratoryjne i badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie, osiągnęliśmy właśnie ponad 1 000 000 złotych oszczędności, które na ten rok już zgodnie z pismem z ministerstwa mamy zgodę na rozdysponowanie na różne działania. Opozycja zapytywała, czy skoro jest to projekt dotyczący zdrowia, to czy w części działań nie mógłby brać udział szpital? Wcześniej mówiliśmy i zwracaliśmy uwagę, że jako potrzebny zarząd chcieliśmy, żeby te pieniądze służyły kutnowskiemu szpitalowi i samorządowemu. Jak wyjaśniał starosta kutnowski Krzysztof Debik, zasady projektu nie pozwalają, by pieniądze były przeznaczane na poprawę finansów szpitali. W momencie, jak dostaliśmy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, że to nie ma służyć właśnie polepszaniu sytuacji w szpitalu, lecz uzyskania efektu, a były takie zamiary na samym początku i cały szacunek, bo jak Państwo zobaczcie, to jest 1 100 000 mogłoby być szpitalu, gdyby na przykład miało własne laboratorium, możliwości wykonywania tych badań. I tego nie można było zrobić, tak? Więc jeżeli szpital by podlecił badania na zewnątrz, to nie mógłby zastosować jakichkolwiek marży. Czyli efekt byłby taki, że on te badania by wykonał za kwotę, które uzyskaliśmy w przetargach. Ale zero dodatkowych pieniędzy byłoby dla szpitala. Również i czas realizacji projektu ulegnie wydłużeniu. Pierwsza, najważniejsza kwestia oszczędności na ponad 1 000 000 złotych. I drugi aspekt, kwestia przesunięcia terminu realizacji zadań z 2015 na 2016, jak Państwo wiecie, o 2 miesiące ten projekt będzie w czasie wydłużany. Zakłada się, że projekt zakończy się w czerwcu 2016 roku.
Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z bezpłatnych badań w ramach projektu, mogą się zgłaszać do biura projektu w starostwie powiatowym. Warunek? Trzeba mieć od 40 do 70 lat i być mieszkańcem powiatu kutnowskiego. Najbliższe badania w Krzyżanowie, Dąbrowicach i Oporowie. Bezpłatne badania EKG będzie można wykonać w najbliższym czasie w 3 gminach powiatu kutnowskiego. Pierwszy termin to czwartek 21 stycznia w Krzyżanowie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w godzinach od 13 do 20. Drugi termin to poniedziałek 25 stycznia w Dąbrowicach w bibliotece z tyłu budynku gminy w godzinach od 12 do 20. 26 stycznia w Oporowie w bibliotece od godziny 12 do 20. Z badań mogą skorzystać osoby w wieku od 40 do 70 lat. Badania są darmowe, ale należy wcześniej zgłosić się do biura projektu w starostwie powiatowym w Kutnie. Kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 24 355 47 36. Z badań mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu kutnowskiego w wieku od 40 do 70 lat. Badania wykonywane są w ramach projektu PL13 Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. Rusza Kutnowska Akademia Filmowa, czyli cykl warsztatów reżyserii filmowej od podstaw. Warsztaty poprowadzi reżyser i scenarzysta Arkadiusz Jakubowski. Już od stycznia rusza w Kutnowskim Domu Kultury Kutnowska Akademia Filmowa. 30 stycznia o godzinie 11 odbędą się pierwsze zajęcia. Poznamy tajniki sztuki filmowej od podstaw. Warsztaty będzie prowadzić pan Arkadiusz Jakubowski, który sam jest filmowcem. Warsztaty będą polegały na tym, że będzie oczywiście też część teoretyczna, ale przede wszystkim będzie część praktyczna, czyli praca z kamerą. Zachęcamy wszystkich, którzy lubią filmować. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zorganizowane są one dla młodzieży od 15 roku życia i osób dorosłych. Te warsztaty są skierowane do osób, które interesują się filmem fabularnym. Plan jest taki, że zwieńczeniem warsztatów będzie powstanie króciutkiego filmu fabularnego, więc gorąco zachęcam. Ponieważ ilość osób na warsztatach jest ograniczona, więc zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Warsztaty będą miały taki bardzo intensywny tryb pracy, więc osoby zainteresowane prosimy, te osoby, które się zdecydują, prosimy, żeby sobie zarezerwowały troszeczkę więcej czasu, ponieważ jedne zajęcia będą trwały około 5 do 6 godzin, oczywiście z przerwami. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, w sobotę, od stycznia do maja. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Ja Państwa żegnam, zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. Noc zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu w całym regionie. Temperatura minus 9 stopni w Kutnie, minus 13 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. Dzień zachmurzenie duże w całym regionie. Temperatura minus 4 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1000 hektopaskali. Nocy zachmurzenie umiarkowane w całym regionie. Temperatura minus 8 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale.